Ryby towarzyszyły mi przez całe moje życie. Od małego, jak miałem w słoiku małe gubiki, później w mieszkaniu miałem potężne akwarium, bo 1300 litrów, gdzie były przepiękne paletki. Chciałem to akwarium zabrać ze sobą. Żona powiedziała kategorycznie nie. Poza tym nie dało go rady wyciągnąć z mieszkania, bo tak było wielkie, że ono było klejone na miejscu. Powiedziała, chcesz? Proszę bardzo, wykop sobie oczko. Wytyczyłem sznurkiem, jak ma być duże oczko. Wielkościowo, ile mi się zmieści. Przez miesiąc czasu żona praktycznie mnie nie widziała. W sumie nie jest duże, bo to jest 4x7, 1,70 m głębokości. Ale jakie to sztuki pływają. To są karpie koi, sprowadzane są z Japonii, ale one były kupowane od pośrednika. 30 sztuk 10-centymetrowych małych rybek. Później systematycznie, co jakiś czas, pojawiało się jakieś choróbsko, coś wypadało, aż docelowo zostało w tej chwili 15 ryb i uważam, że na ten zbiornik 15 ryb w zupełności wystarczy. Czy musisz go czyścić? Mam odkurzacz do oczka wodnego. Aha. I czyszczę go 2 razy w roku. Czyszczenie stawu wykonywane jest wiosną i jesienią. Odbywa się przez częściowe odpompowanie wody wraz z zalegającymi na dnie zanieczyszczeniami i mułem. Z uwagi na karpie koi woda w stawie nigdy nie była wymieniana całkowicie. Jeżeli wymieni się całkowicie wodę, tworzy się nowe warunki dla nich, mogą zacząć odchorowywać. Maksimum 1/3 pojemności oczka można wymienić. Można wymienić, bo to tak, bo 2/3 to już jest za dużo. To już jest za dużo. A czy jest jakiś filtr, który oczyszcza wodę? Takiego typowego filtra, jak zazwyczaj stosuje się przy oczkach wodnych, gdzie są karpie, nie ma. Jest tutaj dodatkowy zbiornik, który powstał tylko po to, żeby oczyszczać wodę. Jest to rzeczka. Rzeczka ma średnio 60 cm głębokości. Wije się wstęgą od altany na tyłach ogrodu w kierunku oczka wodnego przy domu.